Mamy daną funkcję f od x równa się 4x do 5 odjąć 3x kwadrat dodać 3 podzielone przez 6x do 5 odjąć 100 razy x kwadrat odjąć 10. No i w tym filmie interesuje nas odpowiedź na pytanie, jaka jest granica tej funkcji granica funkcji f od x wtedy, kiedy x dąży do nieskończoności. Czyli patrzymy, jak zachowuje się ta funkcja dla bardzo dużych xów. No to zastanówmy się, jak za x podstawiamy bardzo duże liczby. No, to x do piątej to będzie taki składnik, który będzie właśnie bardzo szybko rósł. Będzie rósł do nieskończoności, jak x będzie rosło do nieskończoności. Tak samo x kwadrat będzie dążył do nieskończoności. Tutaj mamy w takim razie różnicę dwóch składników, które, z których oba dążą do nieskończoności. Oba stają się bardzo duże. W mianowniku też mamy takie składniki. Tu mamy x do piątej, to będzie dążyło do nieskończoności, a tu mamy x kwadrat, ale z minusem. Więc to będzie dążyło do nieskończoności, a to będzie dążyło do minus nieskończoności. No więc mamy różnice takich wyrażeń, które dążą do nieskończoności. W dodatku jeszcze mamy iloraz takich, takich dwóch wyrażeń. Więc na pierwszy rzut oka wydaje się, że trudno będzie o tę granicę obliczyć, ale jak się za chwilę przekonacie, to jest bardzo proste w tym wypadku. Wystarczy, że przepiszemy wzór tej funkcji do trochę innej postaci, takiej, która pokaże nam w jaki sposób zidentyfikować, które tutaj składniki będą naprawdę dominowały, dla x dążącego do nieskończoności. I to będą te dwa. To znaczy, tutaj dominującą rolę odegrają te składniki, gdzie jest największa potęga x. Te pozostałe będą dużo mniejsze od nich i w nieskończoności po prostu nie będą miały żadnego znaczenia. I granica będzie po prostu stosunkiem tych dwóch rzeczy, czyli to będzie po prostu dwie trzecie. No więc zobaczmy, jak to formalnie uzasadnić. Przepiszemy sobie tę funkcję do innej postaci. Wyciągnę sobie x do piątej przed nawias. No i zostanie mi z tego zostanie mi czwórka odjąć. No jak to podzielę przez x do piątej no to zostanie mi 3 podzielone przez x do trzeciej Tak, no bo x do 5 razy 3 przez x do trzeciej to będzie 3x kwadrat. A z tego składnika zostanie mi 3 podzielone przez x do 5 po prostu. No i to samo zrobię w mianowniku. Wyciągnę x do 5 przed nawias. Tutaj mi zostanie szóstka, tutaj mi zostanie odjąć 100 podzielone przez x do trzeciej, odjąć 10 podzielone przez x do 5. No i teraz widzimy, że jak x będzie dążyło do nieskończoności, to ten składnik będzie dążył do czego? Będzie dążył do zera, dlatego że tu mam jakąś stałą, podzieloną przez mianownik, który staje się bardzo duży w sposób nieograniczony, który dąży do nieskończoności. A więc taki ułamek będzie dążył do zera. Jak dzielimy jakąś stałą przez coraz większe liczby, to ten ułamek robi się coraz mniejszy, w granicy staje się równy 0. Ta sama argumentacja działa dla tego ułamka, on też będzie dążył do zera, jak x będzie dążyło do nieskończoności. I tak samo będzie z tym ułamkiem, i tak samo będzie z tym ułamkiem. Wszystkie te ułamki będą dążyły do zera. Czyli widzimy, że rzeczywiście jedyne składniki tutaj, które mają znaczenie wtedy, kiedy x staje się bardzo duże, to są te, gdzie potęga x jest największa. I to się czasami zapisuje w ten sposób, że, że to wyrażenie dla x dążących do nieskończoności zachowuje się jak 4x do 5 podzielone przez 6x do 5. Te pozostałe tutaj składniki w liczniku, w mianowniku w nieskończoności nie mają żadnego znaczenia. No więc tą granicą będzie po prostu stosunek tych współczynników przy najwyższych potęgach który będzie równy 4,6, czyli po prostu 2 trzecie. Tak? Bo tutaj po prostu to x do 5 możemy skrócić. To wszystko dąży do zera, zostaje nam po prostu szóste, czyli 2 trzecie. No dobrze, to teraz, żeby jeszcze lepiej to sobie wyobrazić, to obejrzymy sobie wykres funkcji. Ja tutaj wcześniej przygotowałem taki wykres za pomocą narzędzia, które jest dostępne online, Wolfram Alpha. No i mam wykres mojej funkcji. Teraz, co to znaczy, że granicą w nieskończoność jest 2 trzecie? No to znaczy, że dla bardzo dużych x wartości tej funkcji dążą do pewnej stałej, czyli będziemy mieli asymptotę poziomą. I to właśnie widać tutaj na tym wykresie, że wartości dążą do 2 trzecich. 2 trzecie to jest tutaj jest 0,5, to jest 0,6, no to gdzieś tutaj będzie 2 trzecie. No i w tym miejscu będziemy mieli asymptotę poziomą. Czyli wykres funkcji będzie się zbliżał do takiej prostej o równaniu y równa się 2 trzecie. No ale widzimy też, że na lewo ten wykres też dąży do tej samej prostej. Czyli widzimy, że granica przy x dążącym do minus nieskończoności wygląda na to, że również będzie równa 2 trzecie. I tak rzeczywiście jest, dlatego że jak popatrzymy na to nasze wyprowadzenie, które wcześniej mieliśmy, no to te same argumenty, które działały dla x dążącego do plus nieskończoności, działają dla x dążącego do minus nieskończoności. Również w minus nieskończoności te ułamki dążą do zera, dlatego że mamy w mianowniku bardzo du dużą co do wartości bezwzględnej, tym razem ujemną liczbę, a to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli tu mamy minus nieskończoność, to 3 dzielone przez coś, co dąży do minus nieskończoności, również dąży do zera. Więc dokładnie na podstawie tej samej argumentacji granicą tej funkcji w minus nieskończoności jest 2 trzecie.